Dobra. Czy coś tutaj widać? Tam u góry są jakieś słupy. Mamy serduszko. Nice. No i tyle po tobie, kurde. Po co pajacowałeś? Tylko moje pytanie jest, gdzie my mamy klucz? Bo ja nie widzę żadnego klucza. Nie, żebym chciał się tutaj czepiać. No mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Chyba lecę cały czas z poziomem na bieżąco, więc... Chyba, że on będzie w następnej sekcji, ten klucz. Spadaj, gościu. Powiedziałem do ciebie raz. Skończyłem poziom, a nie chciałem tutaj kończyć poziomu. No ale wróci się do tego poziomu. No fajnie, fajnie, no udało się, wszystko fajnie, tylko że no kurczę, no nie tak chciałem to zrobić. Zresztą w ogóle nie chciałem się do Cossack Village dostawać, ja chciałem jeszcze tam posiedzieć w poprzedniej wiosce. Może da się jakoś jeszcze wrócić, kurde. Dobra, możemy wrócić do poprzedniego świata za pomocą tej kuli. Czyli do Sailor Village, ponieważ tam na nas czeka jeszcze jeden poziom. W Sailor Village. Ty, fajnie, ej, fajne to jest, fajny patent, jeżeli chodzi o te kule. Będzie można się tak teleportować między światami. Czyli kurde, niepotrzebnie chciałem do Justyny dzwonić, bym jej niepotrzebnie gitarę zawracał. Skoro już wiem, o co chodzi. Mamy tutaj chyba 5 statuetek, z tego co pamiętam, albo 6, więc poziom powinien być dla nas otwarty, a nie jest. A jak otworzyć ten poziom? Ktoś wie? No tu mamy zrobione, ewidentnie, chyba że jeszcze jest jakiś poziom, który pominąłem z jakiegoś powodu. Tu mamy zrobione, to są 2 poziomy. Tam 3. Tego poziomu jeszcze nie robiliśmy na 100%. Ale nie, to tutaj jest ta. Coś pokićkałem. Nie rozumiem teraz. To ja... Tutaj jest ta kałamarnica cała, z którą żeśmy walczyli. Fajnie. Otwórzcie się drzwi dla mnie, kurde. Ja tutaj dużo rzeczy zrobiłem. Dużo fajnych rzeczy zrobiłem, a drzwi mi się nie chcą otworzyć. Smutek, smuteczek. Nie wiem, czy może jakiś kod muszę otworzyć, czy coś. Kurde, gobosy, wy też, kurde, zamiast mi powiedzieć, co ja mam zrobić, to nic nie mówicie. Ja się muszę sam domyślać. Nie wiem, nie mam pojęcia szczerze, co ja mogę tutaj zrobić. No, chciałbym otworzyć jakoś tamte drzwi, ale jak ja mogę to zrobić? Czekajcie chwilę. Z pomocą przyjdzie mi Justyna. Jej let's play. Ej, no co jest grane, ty? Przecież ile ja mam statuetek zebranych? Raz. Policzmy. Policzmy statuetki. Raz, dwa. Trzy.
Tu mamy 3 statuetki. Cztery. No i tam będzie 5, prawda? No tak, 5 statuetek mamy zebranych, więc poziom powinien mi się odblokować, a mi się zablokował z jakiegoś powodu i nie mogę go otworzyć. Jak ja mam to zrobić? Ej, no to... Ej, co jest grane, ty? Chyba, że muszę zrobić coś innego. Nie wiem. Kurde, powiem wam szczerze, że mam mentik teraz w głowie. Żeśmy zrobili tylko... W zasadzie zwiedzili... Zimowy świat. Zrobiliśmy jeden poziom. Tutaj zrobiliśmy 3 poziomy dzisiaj. Nie wiem, jakieś klucze, cokolwiek. Może jest coś dostępne, tylko ja o tym nie wiem. Dobra. Coś się musiało ewidentnie zbugować, tylko... No niestety... Ja dałem tutaj dupy i musimy wracać do Cossack Village. No nawet mi nie pokazuje statuetek, więc... Smutek. Ale tu się z kolei ten poziom otwiera. Więc dobra, zobaczmy. Zobaczmy może jeszcze ten poziom. Spróbujmy zrobić. Jeżeli się nie uda, no to... To dupa będzie. Do dupa zbita będzie. Ale fajnie się, kurde, muzyka tutaj rozpoczęła. Ej, graficznie i soundtrackowo ten poziom się fajnie prezentuje. O kurde, kolejny mój ulubiony poziom, jeżeli chodzi o świat zimowy. W ogóle świat zimowy tutaj o wiele lepiej się prezentuje niż w pierwszej części. W sensie, w pierwszej części też się bardzo fajnie prezentował, ale tutaj bardzo ładnie został on zmodyfikowany. Co oczywiście jest jak najbardziej na plus. Bo uważam, że twórcy tutaj naprawdę przeszli samych siebie. Ładne widoki tutaj możemy podziwiać. O nie! Nie! No zginąłem! Ale możemy powtórzyć. Ale tu chyba nie ma kolorowych klejnotów, tak mi się wydaje w tym specjalnym poziomie. Ale jesteśmy w Cossack Village! Oh yeah! Oh yeah! A, dobra, z tego poziomu żeśmy wyszli. Ja cały czas zapominam, bo ja myślałem, że mnie, wiecie, na środek tego hubu będzie teleportować. A tu się okazuje, że ten Cossack Tribe, Secret Ice Cap. Dobra, no to co? My wtedy widzimy się za niedługo, moi drodzy. Ja tutaj na spokojnie sobie zdobędę, co trzeba. I potem zadzwonię do Justyny i się dowiem, co i jak. Bo ja po prostu chciałbym, żeby mi to zostało wytłumaczone, bo za cholerę nie wiem, dlaczego nie mogę do tego poprzedniego poziomu wejść. Jakiś powód musi być konkretny, co nie? Dobra, ostatnio tutaj żeśmy zginęli, a teraz nie zginiemy. Przynajmniej mi się tak wydaje. A będę tego pilnował, żebyśmy nie zginęli. Uwaga, od razu łamiące się platformy. To już nie jest krok jedynka, gdzie tu mogliśmy sobie trochę poczekać. Tutaj musimy grzać po prostu, innymi słowy. 40 na 100. 60 nam jeszcze brakuje. Nie! Hehehe
Ja pierdzielę, to w sumie trzy poziomy będą zaliczone tutaj, czyli tak na dobrą sprawę sześć poziomów zrobiliśmy dzisiaj. Oh yeah! Dobra, 40 klejnotów. I jesteśmy wyżej. Zaraz będziemy jeszcze wyżej lecieć. Z tego co mówię, widzę, to jest poziom, który nie będzie miał żadnych kolorowych klejnotów, czyli de facto po prostu jest to poziom, który będziemy mieli jakiś secret, prawdopodobnie puzzle. Bo z tego co słyszałem, te poziomy oznaczone statuetką to są poziomy z puzzlami. Mam nadzieję, że tylko tamten poprzedni w pierwszym świecie mi się odblokuje, bo no mówię, z jakiegoś powodu mam go zablokowanego dalej, a powinien mieć go odblokowanego. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś kurde softlock, bo jeżeli tak, to będę naprawdę kurde wkurzony, zdenerwowany i będę musiał całą grę od zera zrobić. W sensie ja będę musiał na privie ten. Na prywacie będę musiał save nadrabiać. Wy tego na szczęście widzieć nie będziecie musieli. Ja natomiast będę miał podwójną robotę. Osiemdziesiąt na 100. To jest w sumie fajny wynik. Dobra, ruszamy. Teraz uwaga na beczki. A nie, na Dandinosa uwaga. A byłem święcie przekonany, że tutaj beczka jakaś będzie. Ha, mogłem się i pomylić w sumie. Puzzle tam jest. No ale tak chodzimy po tych mostach. A, i tu będą następne te. Super. W zasadzie to ostatnie bym mógł nawet rzec. Chociaż nie ostatnie, bo jeszcze ten brakuje, będzie nam brakować pięciu. Tak jak w poprzednim poziomie. He, cóż za ironia. A, tam są, dobra. No tak, bo tam jest kluczyk. W sumie racja. To ma sens teraz. O, i maksymalna ilość życia. No nie. Ale mamy, dobra, jesteśmy cali. Tak czy siak. No teraz tylko wystarczy do tej klatki się dostać. Myślałem, że to już będzie game over, ale zapomniałem, że po 100 klejnocikach nam się życie na maksa ładuje. No w wersji pecetowej to było po 50, tak więc no. No jest wersja pecetowa pod pewnym względem jest łatwiejsza. A, bo teraz całą sekcję będziemy od zera przechodzić. A. Zapomniałem, że tu checkpointów nie ma. O Jezus Maria, najgorzej. Dobra, jesteśmy. Będzie puzzle. Oh yeah! Mamy zrobiony poziom na 100%! Oh yeah! Zaraz półtorej godziny będzie, czyli można by powiedzieć, że tyle ile chciałem zrobić. Dobra, fajnie. Tu mamy jeden puzzle, tylko fajnie byłoby, gdyby można było do tamtego poziomu się jakoś dostać. Bo tu mamy jeden puzzle zrobiony, a tam z jakiegoś powodu nie chce mi wejść do tamtego poziomu. Kurde, co jest grane, no? Czemu tak gra mi zrobiła na złość? Chyba, że to są jakieś dziwne bugi kroka dwójki. Dobra. Lecimy do poprzedniego świata, do pierwszego. Czyli do Sailor Village.
Dobra, jeszcze raz. Patrzymy. Może coś mi się wtedy zbugowało. Może gra chciała, żebym przyszedł najpierw w tamten poziom. No nie, no kurde, dalej jest zamknięte z jakiegoś powodu. Co ja złego zrobiłem w tej grze? Nie wiem, będę gadał z Justyną za niedługo, to się dowiem. Dobra, moi drodzy. Czas na zakończenie sesji. Moi drodzy, jeżeli wam się ta sesja spodobała, to zostawcie łapkę w górę. Znaczy ogólnie te odcinki z tej sesji wam się podobały, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi, po więcej. Zapraszam was na socjale, linki są pozostawione w opisie i mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Mam nadzieję, że seria z Kroka 2 wam się podoba, jak i sama gra, czyli Krok 2 wam się podoba. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tej gry, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Kroka 2 i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.